Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu e-petrol.pl. Dla kierowców mamy dobre wiadomości, ponieważ ceny na naszych stacjach zauważalnie spadły. No zauważalnie przede wszystkim w przypadku oleju napędowego, bo o 5 groszy potaniało nam to paliwo, kosztuje w tej chwili 5 zł i 34 grosze. O grosz spadła nam cena benzyny, 5 zł i 32 grosze. I co ważne, potaniał nam również autogaz, 2 zł i 65 groszy, wprawdzie tylko o litr, ale tutaj spodziewamy się, że w perspektywie najbliższego tygodnia czy dwóch to paliwo również może oddać do naszej kieszeni przynajmniej około 5 groszy na litrze. Jeśli chodzi o sytuację na rynku międzynarodowym, mamy w tej chwili do czynienia z dość dużym spokojem, jeśli chodzi o rynek ropy. Tutaj 105,5 dolara mniej więcej to jest dzisiejsza cena baryłki i warto pamiętać o tym, że w tej chwili rynek jeszcze w żaden szczególnie dynamiczny sposób nie zareagował na tą trudną sytuację między Rosją a Ukrainą. Mamy nawet do czynienia ze spadkami cen ropy. Tutaj kluczowe jednak są wydarzenia na rynku międzynarodowym związane bardziej właśnie z eksportem ropy, chociażby z takich krajów jak Libia. Z drugiej strony mamy do czynienia z trudnościami gospodarczymi, o których słyszymy na przykład w Chinach, a to wszystko przekłada się na te raczej obniżkowe wyceny ropy. W tej chwili konflikt rosyjsko-ukraiński nie stymuluje wzrostów, tak jak miało to miejsce w przypadku niepokojów w krajach typowo eksportujących ropę, jak chociażby kraje arabskie kilka lat temu. Należy również spodziewać się, że nie zobaczymy jakichś wielkich zmian, jeśli chodzi o ceny ropy po kończącym się w piątek szczycie Unii Europejskiej, który ma podjąć właśnie ową tematykę sytuacji między Ukrainą a Rosją i tego, jak Unia Europejska się do tego problemu ustosunkuje. Wydaje się, że ten poziom mniej więcej 105-106 dolarów dla baryłki będzie na rynku europejskim obowiązujący. Natomiast jeśli chodzi o ceny paliw na naszych stacjach, tutaj cały czas pojawia się jeszcze pole do nieznacznego zejścia w perspektywie najbliższego tygodnia, około 3-4 groszy na litrze każdego z paliw podstawowych.